Witam Państwa na pierwszej imprezie Wałki Teatrze. Mam przyjemność otworzyć pierwsze prezentacje zespołu weselnych. Zespoły nawzajem będą się obserwować, na pewno wzbogacą swój repertuar, a Państwo możecie wybrać zespoły na wesela, na uroczystości rodzinne, na zabawę. Wystąpi dużo zespołów, bo w sumie 32 zespoły, w tym 4 kapele i 28 zespołów muzycznych. Wystąpią również zespoły taneczne. Jeszcze raz witam serdecznie. Mam nadzieję, że amfiteatr powoli będzie się wypełniał. Impreza potrwa kilkanaście godzin. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Klimonta, który jest inicjatorem i organizatorem dzisiejszej imprezy. Proszę, panie Andrzej. Tak jak pan dyrektor stwierdził, impreza potrwa do 23.30, ewentualnie do 24.00. Ja mogę stwierdzić, że po 3 miesiącach przygotowań możemy dzisiaj wreszcie zacząć. Długo to trwało. Koncepcja była taka, żeby ściągnąć jak najwięcej zespołów dzisiaj na imprezę. Zamknęło się to 28 zespołami, które mają dzisiaj wystąpić. No cóż, ja tylko życzę wesołej zabawy, żeby to było wesoło, żeby nam publiczność dopisała. I przekazuję głos panu Markowi Stonikowi. Ja dodam, że inicjatywę opatowską przejął Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu i w przyszłym roku odbędzie się wojewódzki przegląd zespołów muzycznych. To znaczy, ja mogę dodać, że jeżeli dzisiejsza impreza wypali, a mam taką nadzieję, to spotkamy się za rok o tej porze 3 maja. Jeżeli się uda, jeżeli wszyscy będą za. Dziękuję. Zobaczymy. Imprezę będzie prowadził pan Marek Stonik. Proszę bardzo. Ta kapela nagrywała również 3-krotnie Polskim Radio Kielce. Także kto jest słuchaczem Polskiego Radia Kielce, prawdopodobnie był to znany kielecki koncert życzeń. Mogliście państwo właśnie na tej fali usłyszeć kapelę ludową Witkowskich z Kalisza. Za momencik panowie zaprezentują się na estradzie. Jeszcze ich nie ma, ale gdzieś tam po drodze stroją instrumenty. A ponieważ skład kapeli jest bogaty, to ja pozwolę sobie teraz ten skład przedstawić w oczekiwaniu na przyjście panów. Wystąpią pan Witkowski Stanisław na klarnecie, a także będzie grał na saksofonie altowym. Pan Witkowski pochodzi z Kalisza. Również Witkowski, tym razem Zygmunt, który będzie grał na akordeonie. Pan kolejny Witkowski, pan Witkowski Kazimierz, który będzie grał na trąbce. Również Witkowski, tym razem Stefan, zagra na perkusji. I kolejny pan Witkowski. Właśnie czytam imię pana Witkowskiego, numer 5, z tym, że nie mogę się doczytać, ale jak pan Witkowski numer 5 wejdzie na estradę, to poznamy go osobiście. A ten pan Witkowski numer 5 zagra na saksofonie tenorowym. I za momencik przed nami tutaj stanie kapela ludowa Witkowskich. A ponieważ mamy już w komplecie, czy nie jeszcze w komplecie, panowie Witkowscy, już w komplecie, zapraszamy kapela Witkowskich z Kalisza. Prosimy bardzo. Numer 5 to pan Witkowski Jan. Pan Witkowski Jan jest chory, kochani. Pan Mędyk wystąpi na skrzypcach w zastępstwie oklaski dla tego pana, który zastępuje oklaski dla tego, który choruje. Życzymy mu dużo zdróweczka. A przed wami kapela Witkowskich z Kalisza. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy bardzo panom. Kapela Ludowa Witkowskich z Kaliżan, gmina Wojciechowice, właśnie skończyli w tej chwili.